Pan Michał zobaczył panią Ewę w teatrze 30 lat temu, potem musiał wyczekać tych 20 parę lat, no i w końcu udało się poznać w Gdańsku. A to było przypadkowe spotkanie czy zaaranżowane? Przypadkowe. 30, ja tu już trochę przesadziłem, 30 to było 25, 6 lat temu w teatrze, tak, zobaczyłem Ewę, potem przysuniemy to. Od czasu do czasu śledziłem Ewy dokonania, ale nie tak, żebym był takim już fanem. Fanem. No wymień chociaż jedną sztukę, którą gram. Mamy test. Antoni z Kleopatra. A, to brawo. No dobrze, czyli mamy to. I spotkanie w Gdańsku było przypadkowe. A spotkanie było przypadkowe, piękną pogodę październikową. Piękny restauracji. To chyba najładniejsze, najdłuższe lato. Ostatnie, La Vida Loca. La Vida Loca, nieistniejącej możemy mówić już. Tak. Na starym mieście Gdańsku. Nad Motławą. Zacząłem w ten sposób, że przypomniałem tą rolę i ten moment z mojego życia i Ewy, to ona nie pamiętała. No ale potem się udało. Jak to aktorka łasa na komplementy, bo jeszcze bym powiedział, że świetna bym w tej Kleopatrze. Gdyby nie było dzisiejszego naszego spotkania, gdybym musiał niestety bazować tylko na tych pierwszych plotkach o tym, jak się Państwo poznali, to już mówię, jakby to było. To Państwo by się poznali nie tam prawie 3 lata temu, tylko aż 5 lat temu w Turcji. A pan miałby na imię Marcin i jeszcze zajmowałby się pan terapią z delfinami. Tak. Państwo wiecie, skąd w ogóle wzięły się takie plotki? Jest jakiś pomysł na to? Ja nie wiem, ale było to dosyć zabawne. Ale to bardzo fajne zajęcie. Chętnie bym... Delfinocy, pływanie z delfinami. Ja pływałam z delfinami. I może stąd. Jest to bardzo przyjemne, może stąd. Ale pan sam wie, jak plotka potrafi, jakie koło zatoczyć i jak wrócić do osoby, która jest zainteresowana, która jest podmiotem tej plotki. Ale my, tak jak rodzina królewska, aniżmy tego nie dementowali po prostu sensacyjnych, jakoby to Michał jest Marcinem i jakoby to właśnie jest delfinoterapeutą. Mało tego, jeszcze jest broń białą robi, jeszcze jest hotelarzem. I teraz już mi się dowiedzieli, że w ogóle już bierze ślub i jest wesele, także no. To co my mamy dodać więcej, jak już wszystko, jak jest już wszystko wiecie. Cieszyć się miłością i faktycznie nie komentować, ale skoro jest okazja się spotkać wirtualnie, ale zawsze, no to też wpadło mi do głowy takie pytanie, bo jednak przez 2,5 roku Państwo chronili tej swojej prywatności, a tutaj power couple, no to skąd pomysł na ten projekt? Może to wyglądać na niekonsekwencje, ale to jest właśnie konsekwentne. Jest. Właśnie dlatego, że pisano trochę tak, ja bym powiedziała, że bardzo krzywdząco. No myślę, że nawet mogło ci być przykro. Nie, chyba nie. Pewno. Znaczy potem już na pewno. W pewnych momentach tak. Się może zdawała. Poza tym w czasie pandemii trochę też się nudziliśmy, tak? Power Couple był dobrym momentem. Żeby, do takiego, ja wiem, żeby trochę rozrywki sobie do życia wnieść. Tak, i takiego wyjścia z szafy, że mówimy, no dobrze, no i tak kiedyś, jeżeli już piszą źle, nieprawdę, to dlaczego mają pisać nieprawdę, to wreszcie nie piszą prawdę i może dobrze. No. Na koniec, bo musimy już kończyć, zapytam o trzecią gwiazdę tego wywiadu, Shakirę, którą tak nie widzę i do końca. Opowiedz, czy Shakira szybko zaprzyjaźniła się z panem Michałem? No po tym się poznaje pies podobno, a lubi to albo był nie test. Lubi. To był test. To był test. No od razu skoczyła mu na kolana, więc w ogóle już jest, że tak powiem, jego psem. Kupiona. Pokaż się. Daj buzi tutaj. Cudnie patrzeć na waszą dwójkę, cudnie patrzeć na waszą trójkę. Życzę wszystkiego najpiękniejszego i wspaniałej przygody oglądając to, co wyprawialiście w Power Couple. Dzięki bardzo. Będziemy oglądać na wielkim telebimie w hotelu jakimś? W Gdańsku, w Kolinie. Znaczy nie, bo tam mam tam służbowo. A, służbowo. Oczywiście służbowo. Można połączyć z przyjemne, z pożytecznym. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dzięki, cześć. Do zobaczenia.